THF-237P ACDC to zgrabne, poręczne urządzenie do spawania metodą TIG oraz metodą MMA. Zasilane jest na 230 V, maksymalny prąd spawania wynosi 200 A, sprawność 60%. Zajarzanie łuku w metodzie TIG jest typu HF, czyli bezdotykowe. Podstawowe funkcje to wybór prądu, stały DC lub AC przemienny oraz funkcja puls. Spawarka ta posiada klasyczną, metalową obudowę, miękki panel sterowania zabezpieczony klapką, solidny uchwyt do przenoszenia. W komplecie z urządzeniem znajduje się wężyk do podłączenia gazu osłonowego, przewód z zaciskiem masowym, przewód z zaciskiem elektrodowym oraz bardzo fajny uchwyt do spawania metodą TIG z miękkim przegubem o długości 4 metrów. Proszę zobaczyć na panel sterowania. W tym polu wybieramy metodę spawania. MMA, TIG i TIG z pulsem. Jeśli została wybrana metoda MMA, to oprócz regulacji wartości prądu spawania nie ma żadnych innych dodatkowych opcji. Jeśli została wybrana metoda TIG bądź TIG z pulsem, musimy jeszcze wybrać, czy będziemy spawać prądem przemiennym AC, czy prądem stałym DC. W zależności od tych wyborów możemy ustawić dalsze, szczegółowe parametry znajdujące się na drabince przebiegu prądu. Po drabince poruszamy się naciskając pokrętło. I tutaj jedna uwaga. Czy wybierzemy wcześniej spawanie z pulsem, czy bez, czy spawanie prądem AC czy DC, kontrolki przeskakują zawsze po tych samych polach. Po prostu należy pamiętać o tym, że pomimo tego, że pewne parametry się świecą i można je regulować, to w trakcie spawania nie są aktywne. I tak, idąc po drabince od początku. Czas wypływu gazu przed rozpoczęciem spawania. Wartość prądu początkowego. Czas narastania prądu spawania. Prąd szczytowy albo po prostu prąd spawania, jeśli nie korzystamy z funkcji puls. Prąd bazowy, czyli dolna wartość prądu spawania w przypadku spawania z funkcją puls. Balans pulsacji. Częstotliwość pulsacji. Balans zmiany polaryzacji AC. Częstotliwość zmiany polaryzacji AC, czas opadania prądu spawania, wartość prądu końcowego, czyli prądu wypełnienia krateru oraz czas wypływu gazu po zakończeniu spawania. W trakcie, gdy poruszamy się po drabince, tutaj w słupku po lewo zaświeca się światełko przy odpowiednim symbolu oznaczającym daną jednostkę. Ampery, procenty, sekundy, herce. W dowolnym momencie możemy także wybrać dwutakt bądź czterotakt. Zapraszam na krótki pokaz spawania.
Zapraszam również na naszą stronę internetową www.magnum-welding.com, gdzie znajduje się pełna oferta urządzeń marki Magnum. Proszę pamiętać, jak spawarka, to Magnum.